Początek spotkania był obiecujący, gospodynie wygrywały 4-0. Z biegiem gry sytuacja punktowa wyrównywała się. Niestety coraz bardziej widoczne jest osłabienie kadrowe kościerskich szczypiornistek. W środowym meczu zagrało tylko 8 zawodniczek UKS PCM. Myśmy dzisiaj mieli tylko jedną na zmianę i niestety nic na to nie wygląda, że się ta sytuacja polepszy. Tak, są kontuzje i borykamy się z tymi kontuzjami, jest nam naprawdę bardzo ciężko. Przeciwniczki grały w szerszym składzie, ale UKS PCM stawiał im zacięty opór. Mimo to pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 18-15 dla gości. Po przerwie nasz zespół zbliżył się do rywalek na 2 punkty straty, a tuż przed końcem spotkania wydawało się, że uda się dogonić Piotrkowie. Skończyło się jednak przegraną 26-34. Spróbujemy się odbudować, chociaż takim składem tylko w tyle zawodniczek będzie ciężko. Ja gratuluję dziewczynom, że one podjęły walkę. W każdym meczu grają ząb za ząb, dają dużo swoich sił i energii i zaangażowania i stąd te kontuzje. Ale my będziemy musieli pomyśleć o jakichś zawodniczkach, dlatego że nie da się grać w tyle tylko zawodniczek. To druga z rzędu po meczu z KPR gminy Kobierzyce przegrana UKS PCM. Bilans ostatnich 5 meczów to 4 porażki i 1 zwycięstwo. Stawia to naszą drużynę na 10. miejscu w tabeli PGNiG Superligi Kobiet.